Nie, ale dobra, to w sumie możemy się z widzami przywitać już. No to siema, ja jestem. Piechał, to jest Kakatakt. O kurde. Sklaszczył dłonie. Niestety nie było słychać dźwięku. Powinno być takie... Na, coś w tym stylu. Nie, ale dobra, powiedz mi, możemy się przejechać twoim samochodem? Bo w sumie ty już wiesz, ale widzowie jeszcze tego nie wiedzą, że Patryk Jurczak sobie zażyczył w challenge'u, który zebrał 8 łapek, żebym zrobił napad na sklep z pistoletem bez amunicji. No i tu jest pewien problem. No, amunicji sporo. 1400 prawie, więc co, no to może zróbmy tak. Ty będziesz jeździł. Moment, co to za... Widzisz tu graffiti? Czy graffiti? Pomalowany chodnik to wygląda jak pas startowy, bo ten miał się wyścig zacząć. Serio, widzisz tą szachownicę? Nie widzę. Ej, czekaj, właśnie. No właśnie, czekaj, muszę teraz wyłączyć radio. Bo już sobie przypomniałem, że kiedy zdarzało mi się nagrywać z kimś żywym oprócz mnie, to faktycznie radio zagłuszało czasami. Dobra, no to co? To ja już mogę zacząć w sumie strzelać? To mam prośbę, po prostu jedź tak, żebyśmy jak najdłużej przeżyli, a ja tutaj będę po prostu nie spuszczał palca ze spustu. Po prostu do wszystkiego i wszystkich jak leci. Wtedy ty tylko zupełnie ten, no. Jakie masz ustawienia w preferencjach? O które konkretnie ustawienia pytasz? Głos i głośniki. Po pierwsze słuchaweczki i głośniki, bo głośniki wyłapuje Elgato, słuchaweczki wyłapuje ja. Głośność gry 3, głośność mowy 10 na maksa. O, tak ma być. No kurczę, jeszcze nawet bym szczerze głośność gry zrobił na 2, ale to może być aż zbyt mało. Czy mam wrażenie, że ja strzelam do twojego samochodu od wewnątrz? Ja bym ci kurczę, z dachu robił tobie sito. Ser szwajcarski. W sumie kolor? O, by się nadał do mnie ten czarny dach. Kiedy zdolności pasażera. Ej, miałeś ładnie kierować, a co za dzwony widzę. Murek zaliczony, auto się zatrzymało. Nie, ale ładny silnik ma ten samochód, tak swoją drogą. Aha, i oczywiście mój stan psychiczny musiał się zmienić. No ale trudno, żeby się nie zmienił jeszcze, ale co prawda nie, strzelaj, ile mi jeszcze naboi zostało. 1000. No, jesteś bardzo blisko, jesteś bardzo blisko. 850 jeszcze, luźnych. O, troszeczkę to zajmie. Co, co? Czego strzelasz? Przeciwpancerny, bo to musi się odbyć przy pomocy pistoletu. Tam nie było po prostu, że obrabuj za pomocą broni palnej bez amunicji, tylko był pistolet konkretnie. Sobie Patryk zażyczył, no więc muszę wystrzelać 3 godziny, a szybciej będzie właśnie z przeciwpancernego, nie? Ma auto. Fire. Czy masz jakiś inny pomysł? Nie, może vintage'em się lepiej strzela. A tym nie strzelałem jeszcze. Nie, jest słaby. A, no to kurde, no to widzisz. Ale dźwięk ma fajny. Tak, no to muszę to przetestować. Ale dźwięk w tłumiku czy bez? Bo w tłumiku tak, wiesz, takie... Słabe. Co, montowałeś na swój vintage jakiś tłumik? A w tym? Na vintage'u, tym pistolecie, o którym mówimy. No, i bardzo dobrze. Tak się powinno robić. Ej, dobra, bo już 500 nabojów tylko zostało, to może faktycznie w policjantów zacznę strzelać. Choć pewnie to się dla nas zgonem skończy, tak podejrzewam. Tutaj widzę różne stłuczki, krzaczki. Nie no, strzelam, ale raczej koncentruję się na tym po prostu, żeby nie spuścić palca ze spustu. Jak najszybciej wystrzelać. A już strzelasz do czegoś, żeby trafiać, to równocześnie oszczędzasz amunicję. Przynajmniej ja tak robię. Racjonalny umysł się włącza automatycznie przypadkiem. Dobra, jeszcze 300. No to może faktycznie uda nam się ich zgubić, no chyba, że są nowości gdzieś przed nami. Aha. No dobra, to sobie postrzelam przynajmniej. Ej, właśnie, moment. Było, żeby uciec? No lepiej było uciec, to na pewno. Dlatego, dobra, kip. Postrzelam sobie po kołach, powiedzmy. Wiesz, najlepiej byłabym przestał teraz strzelać w ogóle. No ale no niestety. Jak przestanę, to później będę musiał i tak wystrzelać resztę naboi. Też mam nadzieję, że po nikim nie podniosę przypadkiem. Przed samym rabunkiem. O, ej, nie, dobra, to za nami ładny sznurek policjantów się już ustawił. I tylko pojawia się ich coraz więcej, no i helikoptery też. Powiedz mi, Kakatak, jesteś w stanie ich zgubić? O kurde, dobra. To jest odpowiedź na moje pytanie? Będzie ciężko. Wiesz, od razu ja ci powiem, ja już jestem Kakatak, jestem Kutak. Co? Boże, Kutak, serio? Mam to się tak do ciebie tak zwracać? Tak, tak. Wiesz, ja mam co prawda problemy z wymową twojej ksywy, nie? Bo mi troszeczkę paszcza się za bardzo wygina, no ale Kutak, serio? Tak, tak, podczas wakacji to wyszło na już.
Aha, wyszło na jaw. No to koledzy się dowiedzieli wiecznie czegoś o tobie w trakcie wakacji, co zmieniło kompletnie tą ksywkę. No ale właśnie teraz jakby na potwierdzenie podczas wakacji mówisz, tak? Ale na potwierdzenie wyskoczyła twoja aktualna ksywa. Więc może sobie zmienisz. 800 punktów to kosztuje. Kutax.pl. O shit, byłoby spoko. Nie, ale co się stało w wakacje, że tą ksywę zarobiłeś? Znaczy, nie wiem w sumie, czy chcę wiedzieć. Bo... No, po prostu, trudno się wymawiało. Aha. Kolega Adrian Wintek. Nie musisz cenzurować. No, czekaj, ale co robię z kolegą Adrianem? Ta ksywa. Znany pod ksywą adus363k44.pl. No, to ja pozdrowienia swoje przesyłam z tego miejsca. No, dobra. No ale co z nim, co z nim? Bo tu widzę czas na zwierzenia. Twoim kolegą Bifem Tuxem Zero. Jako Maciek. Na. Już za trudno się wymawia i wymyślili kutak. A taki inny kolega, Maciek X jakiś tam, PL, wymyślił kutas. I ja się z tego powodu bardzo nie cieszyłem i kurdy. I tak niestety zostało, tak? No nie, bo wiesz, że... No dobra, czyli powiedzmy to jest taka historia, wersja light. Bo mogło tam stać za tym zupełnie, kurde, coś innego, zupełnie coś innego. Też wiesz, w pozytywnym i negatywnym sensie, nie? Nie stało, kurde. A, spoko, dobra, ale już w sumie mógłbyś się zająć gubieniem policji, bo ja już jakby powiedzieć, jestem gotowy. Pistolet pusty. A, dobrze, dobrze. No, więc... Gdzieś tam jakbyś uciekł w siną dal. Powiedzmy, nie wiem, gdzieś odbił tutaj na bezdroża po lewej stronie, bo oni, wiesz, mają tendencję do poruszania się po drogach, no właśnie, jak widać. Więc jakbyś odbił gdzieś tam, powiedzmy, na prerię, no to może by się udało. Oj, nie wiem, czy stąd wyjedziesz, akurat. No nie, dobra, jest, jest przebicie, jedź, jedź pod górę. O kurde, dobra. Jak myślisz, wylądujemy? Ej, prawie, dobra. Już chciałem pochwalić siebie, ale delikatne tudlanie, widzę, jest obecne. To z górki było, no, no. No dobra, wiem przecież, ej. Jeżeli mi się też często to zdarza. Choć ostatnio coraz rzadziej, muszę się przyznać teraz. Ja w ogóle co to jest za auto? Voltik. Voltik. Drogie to to? Ile to kosztuje? Troszkę. O kurde. Pieszenie ma mocne. Aha. Dobra, Octagonal Six dołącza. Grałeś kiedyś z panem o ksywce Octagonal Six 854? Aha, widzisz, ja też nie miałem tej przyjemności, ale kto wie, może się ci uda. Wiesz co, w sumie bym mógł zacząć do nich strzelać, do tych helikopterów, żeby spadły i nam tutaj nie przysparzały problemów. No ale w sumie równie dobrze mógłbyś odbić teraz w lewo na maksa, tam na dół, tam nikogo nie ma. Może helikoptery jakoś zgubisz. Nie wiem, gdziekolwiek. A, albo po prostu zostawisz mnie samego w samochodzie, dzięki. No dobra, to w sumie pomogę ci pomóc. A, no właśnie. Mówiliście w komentarzu, że mam oszczędzać. Ale no kiedy będzie taka okazja? No kurde. Ale chybił. Kurde, nie mam granatniku na boju. Jest! Trafiony, zatopiony. Znaczy, no zatopiony to może nie. Ale dobra, macie rację, będę oszczędzał teraz. A dobra, momencik, tutaj ty go rozwalisz, dobra, świetnie, ja się zajmę tym drugim może. I snajperką delikatnie postrzelam. Dobra, kogoś tam zabiłem. Może pilota? Nie, raczej nie. No, ale, ale... No dobra, teraz na pewno już pilota zabiłem. No, pięknie. Black Hawk down. A, lecił tutaj, a! Jedziem, szybko. Ło, trzy są tutaj koło nas, no to pięknie. Jadziem. Czekaj, gdzie jesteś? Tutaj, dobra. A, fuck. No pięknie, chyba za daleko przeskoczyłem. Dobra, uciekamy, jeżeli się uda. Choć co prawda, przysposobienie obronne tego samochodu jest praktycznie teraz zerowe. Kompletnie, kurde, nie mamy, tak, nie mamy drzwi od strony pasażera. Ty swoje masz, czy nie masz? O, nie, nie masz, faktycznie, teraz widzę, jak się tulałem, jak ładnie. Dzięki, że to zrobiłeś, przynajmniej nie mam problemów. Tu gracz będzie chciał nas zabić, ja to wiem. A? O, siema Octagonal Six, jeżeli dobrze widziałem, tylko, kurczę, ciężko się teraz obrócić, jak tak latamy samochodem, wybacz. Jakbyś mógł nam pomóc rozwalić helikoptery albo zgubić policję, to byłoby spoko.
O kurde. A mam takie propozycje, może zadzwonił do Lestera. Nie korzystam z usług tego frajera. Korzystanie z usług Lestera jest dla leszczy albo dla bogaczy. Choć czasami też dla bogatych leszczy. Nie, no dobra, żartuję, tak prosi robią, ale ja tak nie robię, więc no powiedzmy, że... Nie, nie, to prosi tak nie mogą robić. Nie, dobra, kit. Trzymam ksywę Super Lama. Bo to po prostu zrobię tak. No inaczej jak ty... Aha! Dobra, tylko jesteś świadom tego, że ja się nie mogę przesiąść na twoją pozycję, shit. Nie, ale dobra, w sumie wiesz co, ja też mogę... Też nie, ja się nie poddaję, pieprze, kit. Wyciągam najcięższe argumenty, czyli mojego kałaszka i zobaczymy, ile przeżyję. Dobra, już możesz jechać. No teraz to ja mogę zginąć, taki jest kurczę w sumie plan, ale nie oddam życia bez walki, to na pewno. No, no, ej, no już myślałem, że mnie zabiją, kurde, bo wszedłem w sam środek krwawej jatki i ci powiem, długo zachowałem życie. Dosyć długo. Dobra, ale teraz już możemy spokojnie wrócić do challenge'a, dokładnie. Więc tak, jest pistolet? Jest. Dobra, mam pusty pistolet, znaczy mam ich parę, bo wszystkie pistolety korzystają z tej samej amunicji. Właśnie, którym dokonać napadu? Czekaj, kit vintage wezmę. I tak nie mam zamiaru z niego strzelić, niestety. O właśnie, czekaj, jeszcze na plaży mam spotkanie z Octagonal Sixem, więc się przywitam. Siema. Siema. I jeżeli teraz wybaczysz, to polecimy sobie do spożywczaka dokonać napadu. Tylko tam nie może paść ani jeden strzał, co znaczy inaczej. Ja nie mogę być tylko słupem, który uczestniczy z pustym pistoletem, ja muszę dokonać napadu praktycznie sam, więc możecie robić obstawę i, nie wiem, szczerzyć zęby na gościa, żeby szybciej wypłacał pekiel. No, ale ja tam sobie muszę, powiedzmy, poradzić sam. Dobra, jest, kurczę, oj, sorry. Sklep spożywczy ma klienta. Nie jest dobrze. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, moment. Oj, kurde, stał, wyciągnij pistolet, najpierw piechol. No, pięknie. Jak widać, pusty. Sprzedawca to już wie, fuck, po co udawałem, że strzelam, dobra, sorry. Powtórka, zaraz będzie musiała nastąpić, albo inny sklep. Shit. Nie, dobra, wiesz co, bo już są trzy gwiazdki, policja pewnie zaraz podjedzie, to jak możesz przetransportuj mnie w jakieś miejsce, gdzie mnie nie znajdą. Znaczy, no, dobra, kit, kierunek jest dobry. A, do wody powiadasz. W sumie też tak można, chyba, że będziesz brzegiem plaży śmigał. Zaraz nas wypatrzą. Więc lepiej gdzieś się oddać. Helikopter! No, już po ptokach. No, 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 o kurde. Gdzie na piachach zarzuca, ty masz w ogóle opony całe? Całe, całe, kuloodporne. No, dobre i to. Okej, mówisz tutaj. No tu się w sumie może było schować, aby oni nas nie widzieli, ale widzą, więc proponuję gdzieś pojechać. Najlepiej tam prosto, dokładnie. Tam jakoś wyjedziesz pewnie, albo nie. Dobra. Uciekamy na pieszo, albo w sumie nawet jeżeli zginiemy, nic się nie stanie przecież. Jesteś w samochodzie? Nie! Wysiadłem. Ratuję się ucieczką z papora. Wiesz, nie, żebym sądził, że tak mam większe szanse, że takim jesteś kiepskim kierowcą. Nie, nie, co ty, nie obrażaj się. Po prostu stwierdziłem, że nawet jak mnie zabiją, to i tak będzie dobrze. A poza tym, kurczę, no nie mam teraz pistoletu nawet włączonego, który ma jakiekolwiek naboje, więc... A, właśnie, w sumie w shot im najwięcej. To z tego sobie mogę postrzelać. Tylko powiedz mi, właśnie, teraz ten sklep, z racji tego, że próbowałem go obrabować, to on zaraz będzie teraz nieczynny, tak? Tak. No to pięknie. Ej, dobra, jeszcze mam muszkiet. Z muszkietu nie strzelałem dawno. Ło, kurde. A, jest taki sposób na szybkie przeładowanie muszkietu. Wiem, widziałem w komentarzach, ale teraz, uwierz mi, wolę przeładowywać powolutku, spokojnie, oszy. Jakiś radiowóz mnie potrącił, jak nieładnie. A to z muszkietem tylko. Ej, ale dobra, nawet działa na kamizelki kuloodporne policjantów, bo wypaliłem do gościa w klatę i padł od razu. A był ze słotu. Kewlarowa kamizelka, tam wszystko było obecne. No dobra, no to skoro tak, to możemy popatrzeć sobie teraz, jak trzy helikoptery odlatują majestatycznie gdzieś dalej. W sumie trzy? Nie. Tak, trzy. No, już myślałem, że więcej. Przecież taki szum zrobiliśmy. Nie, ale spoko. Nie jestem w stanie ci pomóc w napadzie, tylko powiedz mi, jakie byś chciał autko do napadu. Takie, które jeździ, byłoby najlepiej. Szczerze, moje preferencje odnośnie samochodów są kompletnie żadne w tym momencie. Po prostu musi tylko poruszać się z punktu A do punktu B. Ej, policjanci dalej ci ścigają, czy o co tam chodzi? Marłem. Aha. Nie, żeby do mnie nie zaczęli teraz przypadkiem strzelać.
A, czyli mówisz, że nawet jeżeli ten sklep był otwarty i można było go obrabować, to teraz już nie można, bo spowodowałeś przypał w środku, tak? Po jakimś czasie albo... No nie, to trzeba będzie pojechać dalej. A nie, to nie byłeś ty nawet, to był Octagon Six w sklepie. A, takie buty. Nie, no co, musimy jechać Oj, do innego. zginęło. Czekaj, o, shit. Nie, no dobra, nawet nie mogę sobie pozwolić teraz na kradzież, bo policjanci dosłownie stoją obok mnie. Moje Egici. Gdzie jest moje Egici? Zaginęło. Wracam taki bardzo fajny wóz. Tego zobaczysz, jaki on jest piękny. Co, gdzie, jak, how, gdzie? Gdzie ty jesteś z tym wozem? Bo póki co stoję z Octagon Six'em, kurde, no i znowu do niego strzelają. Co, cię policjanci nie lubią Octagon, ale co jest grane? Stałeś po prostu sobie biedny i nic nie robiłeś, bam. Zabity. Nie, dobra, to ja poproszę Kakatax, albo to właściwie Kutax, skoro tak woli. Po prostu do jakiegoś kolejnego sklepu. I sorry, Octagon, ale niestety dwa tylko miejsca w tym pojeździe. Fajny O, ma spoiler. no całkiem spokojnie, miał zaraz odlecieć, tylko skrzydeł brakuje jeszcze. No ale dobra, to tak, teraz sobie włączę oszyt, dobra? To może nie w ten sposób. Myślałem, że kółko wyboru broni mi nagle wskoczy, chociaż nigdy tego nie robiło. No wiem. Że nie masz z jakiegoś policjanta amunicji. Nie wiem, sprawdzałem, nie mam nic. Dobra, to poczekaj grzecznie, abyś mógł mnie nie potrącić jeszcze, też by było spoko. Ej, bo ogólnie wpadłem w twój samochód dosyć grubo. Jestem w twoim dachu. Ale nie, dobra, na szczęście mogę wyjść. Dobra, no to tak. Zero i teraz nie mogę zdradzić, że nie mam naboi w ogóle. Bo wtedy spróbowałem wystrzelić, on to usłyszał i po ptokach. Dobra. Nie pięścią. Pistoletem, Piotr. Pistoletem. No, rączki do góry i jedziesz z koksem. Jedziesz, no. Pieniądze do worka. Put the money bag in the basket, no. Nawet nie mogę wypełnić, to znaczy wypalić raz w półeczki znajdujące się za nim. Niestety. No dobra. Rabunek dokonany. Teraz tylko opuścić miejsce, no. I uwaga, uwaga, challenge. Completed. No i pięknie. Teraz tylko proszę, niech któryś z was mnie odwiezie. No, pięknie, ta. No to nie, sorry, to w takim wypadku teraz muszkiety sobie postrzelam. Troszeczkę. Albo nie, w sumie nie, bo żeby napad się udał, to musimy odjechać, więc serio, panowie, teraz zgubić tylko pały, więc Octagonal, dużo już teraz w twoich rękach, naprawdę dużo. W sumie challenge już completed, napad kurczę się udał, bez wystrzelonego ani jednego pocisku z pustym pistoletem, no ale jeszcze fajnie by było, jakbyśmy uciekli. I najlepiej żywi, żeby tak to się skończyło. Ja No. was tutaj osłaniam z tyłu. Spoko, spoko. W sumie fajnie by było nawet, jakbyś policjantów porozwalał. Octagona proponuje na górę uciekać tam, na po lewej, maksymalnie. A wiem, że to słyszysz, bo gadamy na ogólnym, nie jesteśmy w grupie żadnej. No nie, no, będziesz słona ze słonem zalicza, to my nie uciekniemy, nie. O, shit. Jazda takim niskim samochodem po takich wybojach nigdy nie jest mądrym wyborem. No ale w sumie na plaży, no tam jest płasko, tam można cisnąć. No to proponuję pełen bucik. W tym momencie. Uciec im z widoku i ja wtedy, no, spróbuję jakoś, nie wiem, gdzieś się schować, może mi się uda. Nie wpadnij do wody. No, no. Kółka zamoczył. Nie, spoko, tędy przejedziesz i wydaje mi się, że będzie już spoko. Że damy radę. Albo w sumie też może dokładnie, tak jak mówisz, tak jak sugerujesz. Wyjść sobie tutaj. Dobra. I przeczekać złe chwile. Tup, tup, tup. No, kurczę, zresztą jestem tutaj słabo osłonięty. Aczkolwiek, może bym wszedł na dach, tam znajdę jakiś murek. O nie, w sumie tutaj mogę. Ale burdel, te widocznie żółwie stoją i urządzają swoje spotkania towarzyskie. Dobra, jest. Dobra, udało się. Ale nie, serio, to ja w tym miejscu, kochani, naprawdę kończę ten odcinek. Muszę obczaić szybko jedną rzecz w domu. A niestety z tego miejsca tego nie zrobię. Więc Kakatax, Octagonal, pożegnajcie się proszę. Znaczy Octagonal, nie wiem, czy się pożegnasz, bo coś tak jakby zamilkłeś. Niemy jesteś. No ale w sumie. No chyba, że chcesz mnie zabić na sam koniec, to będzie kiepskie pożegnanie. Ale dobra, Kakatax, żegnasz się, bo też zamilkłeś, jakby ci mikrofon odłączyło. No to na razie, cześć, czołem. Poleciałem na pożegnanie, ale niestety się nie udało. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!